Radio Głos uskrzydla duszę. Najbliższa niedziela, piękne wydarzenie rodzinne, dla rodzin, z troską o to, aby rodziny czuły się zawsze tą wspólnotą bardzo potrzebną, fundamentalną dla społeczeństwa, dla Kościoła. Tymi, które promują życie, są całą emanacją życia w społeczeństwie. Piękne wydarzenie, o którym rozmawiamy z organizatorami jego w Starogardzie Gdańskim, a są to pani Dorota Dorał. Witam bardzo serdecznie. Witam wszystkich. I ksiądz Maciej Gizela. Szczęść Boże. Witam, szczęść Boże. Kociewski Festiwal Życia i Rodziny. 1 września. O której, gdzie i dlaczego? Rozpoczynamy mszą świętą, bo głównym organizatorem jest parafia świętego Wojciecha w Starogardzie Gdańskim. Msza święta o godzinie 12. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie na mszy szybciej, to po mszy zapraszamy na Marsz dla Życia. Jest to integralna część tego wydarzenia, święta rodzin, bo jak sama nazwa mówi, festiwal jest czymś radosnym, czymś niepowtarzalnym. Potem po marszu zapraszamy do parku Nowe Oblicze przy Starogardzkim Centrum Kultury i tam będzie dalsza część niespodzianek, atrakcji ukierunkowanych właśnie na celebrację i świętowanie życia rodzinnego. Co w programie, więc co, na co się nastawić możemy, jak marsz szczęśliwie dojdzie do placu. Marsz przyjdzie na plac, park, Nowe Oblicze, to tam już będą czekały na nich zespoły muzyczne, żeby właśnie podkreślić ten aspekt też festiwalu, tej formy muzyki religijnej, chrześcijańskiej, która może nie jest muzyką liturgiczną, ale jest taką radością, kiedy możemy jej luźno sobie posłuchać, ucieszyć się, Pana Boga pochwalić tą muzyką, więc marsz przyjdzie, to rozpocznie się właściwie też taka forma koncertowa. Poza tym, poza występami zespołów młodzieżowych, będzie taka strefa, gdzie będzie można odwiedzać poszczególne namioty, czy to związane z obroną życia, czy też ze Stowarzyszeniem Rodzin, ze Fundacją Można Inaczej. No i będzie strefa gastronomiczna, do której też zachęcamy. Bardzo dobre jedzonko będzie. Celem też festiwalu jest pokazać wartość życia od chwili poczęcia do samej śmierci, do godnego też odchodzenia. Stąd też będzie obecność Fundacji Kociewiacy dla Hospicjum. Będzie też namiot Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie będzie promowane rodzicielstwo zastępcze. Będzie też strefa dla dzieci, dużo zabaw, dużo takich, myślę, radosnych chwil, które można spędzić z rodzicami, nauczyć się pewnych zabaw też podwórkowych z dawnych lat. To wszystko będzie się działo w dobrej, myślę, że dobrej atmosferze i w takiej promocji właśnie tego, że rodzina jest wartością najwyższą w dzisiejszych czasach, że ta rodzina to nie tylko mama i tata, ale ta rodzina to również babcia i dziadek. W tej rodzinie również są osoby z niepełnosprawnościami, czy z jakąś dysfunkcją i to też jest wartością. Czasami pewnie trudną wartością, ale po to też obecność tych różnych przedstawicieli, aby wiedzieć, kiedy dopada nas kryzys, do kogo się zwrócić o pomoc. Rodzina potrzebuje dzisiaj bardzo wsparcia. Na pewno to, co czynicie, to jest taką formą, dziś powiemy językiem, promocji tematyki rodzinnej i ochrony życia, marsz dla życia i rodziny. To wszystko ma znaczenie. Pani jest matką, żoną, a więc od podszewki zna te sprawy, problemy. Jak mierzy się pani z tym światem, tworząc normalną, właśnie piękną rodzinę, rozmodloną, rodzinę pielgrzymów podążających na Jasną Górę, bo spotkaliśmy się też w Częstochowie. Nie wiem, na jednym ze szlaków nasza najmłodsza córka, która ma 9 lat, dzieliła się swoim świadectwem, jak to bywa w naszej rodzinie i tam powiedziała, że najważniejsze jest to, że umiemy sobie pomagać, też wtedy, kiedy jest trudno. Każda rodzina ma swoje zasoby i myślę, że w trudnych sytuacjach, jeżeli tylko ta rodzina umie je ze swoich zasobów właśnie odszukać, odnaleźć, to przetrwa każdy kryzys. W mojej rodzinie fundamentem na pewno są te właśnie wartości chrześcijańskie i to tak zostałam wychowana.
ale też wartości takie pomocowe, jeżeli chodzi o drugiego człowieka. I to nie jest tak, że zawsze jest idealnie, bo nie jest. Kwestia tego, co robimy w tym czasie, kiedy nie jest idealnie, kiedy trzeba się wesprzeć, co trzeba zrobić. Każda rodzina w dobie dzisiejszych właśnie różnych trudności, kryzysów, potrzebuje wsparcia drugiego człowieka. I myślę, że ten Festiwal Życia i Rodziny właśnie ma ukazać, że to wsparcie można otrzymać nie tylko od instytucji tych świeckich, organizacji pozarządowych, ale można również odszukać je w kościele. Nasz kościół słynie z tego, że mamy wyjątkowe też miejsce, kaplicę adoracji. Ona jest czynna, można powiedzieć, od rana do wieczora. Można tam przyjść na chwilę ciszy, pomedytować, pobyć samemu z Panem Jezusem. Ksiądz jako duszpasterz widzi swoją rolę duszpasterza, ale też kościoła, parafii dla wsparcia małżeństwa, rodziny. Dzisiaj, w tych czasach, w XXI wieku. Tak, i to czasami rodziny właśnie już teraz same podkreślają i wręcz nas, księży, motywują, że oni chcą być częścią kościoła i potrzebują pasterzy, którzy będą z nimi. No bo taka szeroka narracja, która, jak to się mówi w cudzysłowie, ze świata pochodzi, ona czasami rodzinę niweluje na rzecz nowych pomysłów, jak ma wyglądać świat. A jednak rodzina to najstarsza instytucja biblijna, tak jak Pan Bóg wymyślił, żeby właśnie w tym gronie obdarzać się miłością i tak razem iść przez świat, to my jako duszpasterze chcemy po prostu wzmacniać, głosząc Słowo Boże, spowiadając, udzielając Eucharystii tym osobom, no i po prostu będąc razem z nimi. My się cieszymy, jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, bo po co nam kapłaństwo, jakby nie było do kogo pójść. A to duszpasterstwo codzienne, no, ma ciągle akcenty rodzinne, prawda? Już od przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa pewne naciski są, aby było to solidne, przemyślane. Tak, tak. No taki czas przychodzi, żeby do małżeństwa podchodzić już z bardzo dużym namysłem i rozwagą, żeby ta świadomość sakramentalna była coraz większa, nie brać pochopnie tego ślubu w kościele, bo jest on nierozerwalny. Dlatego właśnie troszkę jako kościół, można powiedzieć, celowo utrudniamy przez uświadamianie, przez jakieś nauki, żeby ci narzeczeni, którzy chcieliby wziąć związek małżeński, byli do tego przekonani i stwierdzili: tak, ja chcę z tą drugą osobą żyć dozgodnie, w miłości. No więc tu staramy się to wszystko wykonać. Kociewski Festiwal Życia i Rodziny w Starogardzie Gdańskim 1 września od 12, licząc od mszy świętej w kościele świętego Wojciecha, to czy także taka pewna propozycja, aby rodzice, którzy czują, że mogą nie chwycić wspólnego języka z młodym pokoleniem, bo dzisiaj tak często jest, bardzo to życie biegnie, niestety nie możemy dogonić tego tempa często z naszym dawnym myśleniem, pomożecie jakoś na ten festiwal pewny impuls, żeby pomóc rodzicom z trudnościami? To znaczy tak, w naszym mieście jest dużo form też rozwiniętych takich pomocowych, jeżeli chodzi o rodziny. Często rodzice nie wiedzą, po prostu mimo, że o tym gdzieś mówimy w mediach społecznościowych, to rodzice nie zawsze jakby wyłapują tę informację, która jest właśnie dla nich potrzebna. Natomiast w każdym namiocie będą osoby kompetentne, przygotowane. Można podejść, można zapytać się, można skorzystać w niedługim czasie też z takich form jak Szkoła Umiejętności Wychowawczych, Szkoła dla Rodziców. Ale też myślę sobie, że każda parafia ma takie zasoby. Duszpasterze też wiedzą, na kogo mogą liczyć w sytuacji, gdy rodzina się zwróci i nie zawsze ta rodzina chce pomocy ze strony kapłana. I my taką gotowość wyrażamy tym festiwalem. Rzeczywiście potrzeba umacniania rodziny jest ogromna i jeżeli nie będziemy też otwierać się na branie tej pomocy, to czasami możemy tak naprawdę przegrać życie rodzinne. A dla każdego dziecka bezpieczna rodzina, szczęśliwa rodzina jest fundamentem jego wzrostu.
może być pomocny i na pewno jest kapłan, ale i psycholog. Specjaliści różni, ale czasami też tak naprawdę dobra sąsiadka z dużym doświadczeniem. Taką wartością, takim wspomnieniem z ubiegłego roku jest takie świadectwo jednej ze starszych pań, która brała, kupowała ciasto i mówi, słuchajcie, ja już czekam na za rok, gdy będę mogła się napatrzeć, nacieszyć tą radością i żyć przez cały rok, bo ja po prostu nikogo nie mam, jestem samotna, a tutaj otrzymuję dużo radości. I to wszystko w ofercie pięknego spotkania. Festiwal Kociewski Życia i Rodziny w Starogardzie Gdańskim. 1 września od godziny 12:00 Kościół Świętego Wojciecha, potem Marsz dla Życia i Rodziny ulicami. Jeszcze warto powiedzieć, to myślę, że ksiądz Maciej zapowie gościa specjalnego i to może być taka ciekawa postać dla młodzieży, która lubi właśnie taką muzykę. No właśnie wisienką na torcie będzie występ księdza Kuby Bartczaka, znanego w środowisku kościelnym jako księdza, który rapuje, można powiedzieć zawodowo, bo z tyłu za parkiem jest skatepark, gdzie młodzież tam bawi się od rana do wieczora, w zasadzie wakacje, ale i po wakacjach. I będzie to dla nich taka też forma, myślę, poznania, że w kościele katolickim jest też rap, jest hip-hop. I w dodatku śpiewa to ksiądz, a śpiewa z radością o Panu Bogu, więc myślę, że to będzie no, fajne doświadczenie dla mieszkańców Starogardu. No, jest gwiazda. To na pewno wielu fanów, a rzeczywiście to postać nietuzinkowa, która przyciągnie wielu. To co? To zapraszamy. Zapraszamy, trzeba być, trzeba się cieszyć, radować, celebrować życie, celebrować rodzinę. 1 września, Starogard Gdański od godziny 12:00 w kościele Świętego Wojciecha, ulicami miasta. Marsz dla życia i rodziny, a potem na pięknym parku, placu przy Starogardzkim Centrum Kultury. Moc atrakcji. Zapraszali Dorota Dorał i ksiądz Maciej Gizela. Bardzo dziękujemy. 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 Do zobaczenia.